Cześć, witajcie, Roli, portal Sega Sky się kłania. Gramy w grę, tak jest. Kolejny raz konsola Sega Dreamcast, czyli nasz flagowy sprzęt, tym razem Bank Gunship Elite, który potrzebuje 3 bloki, aby zasejwować. Będzie to strzelanka w kosmosie. Za chwilkę troszkę więcej o samej grze, standardowo oczywiście. No i gameplay, grafika, muzyka, zobaczycie jak to wygląda. Tytuł dość nieznany, więc mam nadzieję, że Was zaciekawi. Zaczniemy, zobaczymy, czy jest intro i przechodzimy oczywiście standardowo dalej. Ja sobie może też już ustawię wibrację od razu, żeby przetestować. Ekipa Red Storm Entertainment. Gra między innymi ukazała się, z tego co kojarzę, również na PC-ty. Lieutenant Josef Kretsch, Gunship Elite First Admiral, R.E. Official letter of instatement. It is on my honor that I write to you the story of our people and how we arrived at our involvement in this war for Ka. It has become our mission to defend the Twin Sun solar system and alliance-controlled sections of the Andromeda Galaxy. My fellow pilots, the war raging around you is deafeningly obvious. However, this war's beginnings and its implications to our civilizations may not be as apparent. I will attempt to clarify these issues to give you full awareness of the Alliance's situation. Ours is the proud fighter civilization of the Arakan. For centuries, we have policed and defended our home system. In signing the Treaty of the Three Races in 3891, we became part of the Alliance, uniting our forces with the technological innovations of the Dagon and the Ka mining abilities of their Numidian android race. As a result of this treaty, our patrol area tripled and covered the Panthal, Kumit, and Sherpa planetary systems. Jak widzicie, bardzo przyjemna grafika, zapowiada się naprawdę wizualnie. The defenses of the Alliance desperately needed a wider reach. Our Arakan ancestors courageously answered the call, but our technology of the time did not match our fighting capabilities. In this respect, the Dagon brought much advancement to our civilization. With their highly advanced scientific and academic ideology, they helped us create ship technologies that are still unknown to many civilizations throughout the universe. Our weapons quickly evolved to the point of absolute superiority. We were nearing what seemed to be a position of invulnerability, if it were not for our reliance on Ka. Naszym celem, naszą misją, obrona paneli słonecznych. Na tym się będziemy skupiać. No i oczywiście tutaj jakieś takie, można było powiedzieć, nacje o nazwie K. It is the underlying source of power for nearly every mechanical device in our universe. Without Ka, I shudder to think of the broad-reaching repercussions, but I can assure you that our cultures would meet their demise. It is for this reason that the Alliance needed a more efficient way of extracting Ka from the cold outer regions of the Panthal and the Kumit planetary systems. Their answer? The Numidians. With the deployment of their android creations, the Numidians, the Dagon civilization obtained the most efficient means of acquiring Ka. The ability of the Numidians to thrive in the harsh conditions of the Panthal and Kumit planets, coupled with their undying dedication to the task of mining this resource, made them the perfect Ka mining tools. With the help of the Dagon and the Numidians, the Alliance became the most powerful force in the Andromeda Galaxy. Once fully united, it became solely responsible for the safety of our civilizations and preservation of the limited resource of Ka. This remains to be the case. Defending the Ka resources was the first priority mandated by the Grand Council,
a group that was elected in 3891 to uphold the treaty of our three races. At first, there was very little threat to our societies aside from petty theft and embezzlement. Soon after its unification, however, the Alliance would receive its first and what would eventually become its most deadly threat. The Sektar wanted control of all Kaa reserves. Co mi nasze okręty bojowe, statki bojowe właściwie? No, graficznie powiem wam szczerze, że naprawdę prezentuje się to bardzo dobrze. Silnik jest przygotowany pod możliwości Dreamcasta. Lektor dość dużo powiedział o scenariuszu, więc tutaj nie będę wam też jakoś mocno spoilerował. Gry nie udało mi się nigdy ukończyć, więc przyjdzie pewnie ten czas, aby się nią zająć do końca. I nie będę od razu tutaj... No to jeszcze. Okej, dobra. To jeszcze chwilka. While the exact date of their transformation into treachery is unclear, one definite catalyst was their exclusion from the Alliance a few years prior to its formal creation. Once the Alliance officially formed and fully united, the Sektar experienced a similar organization. Fueled by bitterness and greed, they began forging documents to acquire and stock Kaa for their own purposes. Once they grew in power and number, they proceeded to steal Arakan ships and Kaa-laden Numidian transport ships. It took only a few confirmed missing ship reports before our Grand Council voted on a resolution, which was to exclude the Sektar forever from joining the Coalition. Androidy, złoża, obrona i tak dalej. No, zapowiada się to dość ciekawie. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że nie jestem mistrzem w tą grę, więc musicie mi też wybaczyć jakieś tam małe niedociągnięcia w gameplayu, w rozgrywce z mojej strony. No, intro było dość długie. Jeszcze trwa, z tego wynika. Sektar must have realized they needed to increase their size and abilities to become a serious threat. To overcome these inadequacies, the Sektar joined forces with the Morgoths, a race of mysterious and bloodthirsty warriors, known for their violent terrorizing tactics throughout the galaxy. With the added power and number of the Morgoths, the Sektar became and remains an extremely formidable enemy of the Alliance. Through many years of battle, the Alliance managed to maintain control of the Kaa reserves. Unfortunately, the tides have recently turned in favor of the Sektar and their ill-intentioned brood. We've become outnumbered and outgunned in many sectors of our galaxies. We're running out of time and options. That is why you have been called to join the Gunship Elite without full completion of your training. You will soon deploy on a series of missions that ultimately decides the fate of each race in the Alliance. The Grand Council has full confidence in your abilities. Remember, you fight for the future of our cultures and the heritage of your Arakan warrior ancestry. Good luck, young fighters. You're gonna need it. No, to będziemy z tego wynika walczyć ku chwale kultur ziemian i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy. Redstorm znani z Rainbow Six, Rayland, nie znam ekipy, ale mogę wam powiedzieć, że zrobili kawał niezłego silnika, jeżeli chodzi o tutaj ten port na Dreamcasta. Zaczynamy! Zobaczmy, co mamy jeszcze w opcjach. Sterujemy analogiem. Break, extra rate, next weapon, osłona, szały, ok. Right roll, central target. Okej, okay, no dobra. Postaram się to zapamiętać. Dobra,
I zobaczmy może jeszcze jedną rzecz, co mamy w kredytach. Może jakiś zespół z Polski. Francuzi widzę. Zobaczcie, może kogoś wypatrzycie ciekawego, jeżeli chodzi o ekipę programistów. Tom Clancy, proszę bardzo, Red Storm Entertainment. Jeżeli ktoś zauważył też na tym filmiku z autorów i może nas ogląda, dajcie znać w komentarzu. Nie no, rzeczywiście się śmieję, mam zbyt małe zasięgi, aby gdzieś dalej się z tym przebić, tym bardziej gdzieś za granicę. A nagrywamy w języku polskim, więc ciężko będzie, aby ktoś tutaj dotarł do tego filmu. Fat bloke? Stanowisko. Paul Zimmer at Zap Audio. O, specjalne podziękowanie dla NASA. Czasami lubię sobie właśnie takie kredyty, ten staw cały, tę całą ekipę popatrzeć, bo można się fajnych ciekawostek dowiedzieć. O. Panorama Hubble'a, proszę, na którym zdjęciu. O, tutaj brane były zdjęcia do tej gry, widzę, z oficjalnych źródeł. Bardzo fajnie, bardzo ciekawie się to zapowiada. No dobrze, to przystępujemy do ekipy Gunship, czyli elity Gunship, kosmicznych, można powiedzieć, kowbojów. I zaczynamy. No, tutaj mogę sobie już standardowo krzyżaczkiem. I damy troszkę może niższy poziom. I zaczniemy. Żeby tak od razu, wiecie, nie partaczyć na samym początku. Save the Optimus. Zaczynamy ten rozdział i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Fajnie, że też są wyniki. Możemy sobie to później masterować pewnie, podkręcać. I zaczynamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w akcji, płynność, graficznie, muzycznie, no i systemowo oczywiście. Your first mission is a routine reconnaissance mission near the planet Setenta, an Optimus-type research ship belonging to our allies, the Dakin. He's studying new ways of extracting Ka from the asteroids in order to supply our alliance with this vital energy source. The crew consists mainly of scientists, and the Optimus is not equipped to defend itself. Intelligence sources have warned us of the arrival in this area of unidentified ships thought to be sectors. They are attacking our ships in this mineral-rich zone. No dobra. Identify the intruders. They are indeed sectars. Our sensors have detected the arrival of a formation of skull fighters, scoring a ghost attack ship. The ghost is extremely powerful, and will probably try to seize resources and vital data gathered by the Optimus. The Dagon ship is defenseless. This may be your first fight, but you're about to show the sectars what an Arakan pilot is made of. Destroy them. You
Must defend the Optimus at all costs. Obrona Optimusa to nasz główny cel. Nieważne na jakie koszta poniesiemy, musimy to wygrać. Okej. Tu mamy gazik, hamulec, dobra. Okej, tu mamy roll. Tu jest Optimus. A, wibra działa, pięknie. Mamy pierwszego zestrzelonego. Tarcza. Zestrzelony. To słońce wygląda naprawdę bardzo fajnie. Zestrzeleni. Ale mi szarpie wibracje. Bardzo ładny początek. O, te rozbryski gwiazd też. No, powiem wam szczerze, że wizualnie naprawdę wygląda to zacnie. Ścigam go. Zbierzmy ten bonus może. Jest nasz, pięknie. Zmiana broni. Dostał. Optimus explosion imminent. Co? Co? Ups. Skoczyła się broń. Dawaj go! Mamy go. Co się dzieje? O kurde, chyba go zniszczyli. Chyba zbytnio się ociągałem. Nie wierzę. O nie, mission failed. Niech to szlak. Dobra, podchodzę jeszcze raz. Próbujemy. Trzeba to zobaczyć. No, powiem wam szczerze, że troszkę za bardzo chyba podeszłem tak treningowo. Albo zacząłem się po prostu ekscytować samą grą. Naprawdę gra się bardzo przyjemnie. Zaczynamy. Dobra. Da się to obejść? Da się. Startujemy. Nie ma co tutaj się rozczulać. I atakujemy wroga. Thank you.
sępy krążą, a ja się bawię. Włączę sobie troszkę tarczę, bo tutaj gdzieś blisko mnie cały czas atakują. Jesteś mój. Włączam tarczę. Ups. Ściągnięty. Pięknie. Wyczyszczeni. Kurczę, zleciało się ich troszkę więcej, widzę. Mamy go. Kurczę, broń się skończyła. Ach, pięknie, wykończeni. Ojej. Życie zebrane. Powiem szczerze, muszę troszkę się skupić, przepraszam, troszkę mniej mówię, ale jest cały czas jeszcze niebezpiecznie. Boże, ile tego dziadostwa! Nie, znowu? Niech to szlak, no o co chodzi, no? No nie wierzę. Przecież tyle ich ubiłem, kurde. Dobra, nie no, próbuję jeszcze raz. Załamałem się, naprawdę. Optimus, muszę cię uratować. Prawie jak Optimus Prime w Transformersach. Powiem wam szczerze, że muzycznie, graficznie jest naprawdę spoko. Systemowo, jak widzicie, też bardzo szybko przyzwyczaiłem się do sterowania. Wszystko jest płynne i działa bez zarzutu. Może trzeba jednak troszkę strzelać, bo ten gun jest nieograniczony z tego, co widzę.
Kurczę, za daleko uciekł. Dobra, zostawiam go. Naprawdę wam powiem szczerze, że jest ciężka sprawa, żeby ich wyczyścić. Ktoś z tyłu napierdziela we mnie. Co za dziadostwo, no? Kurczę, zaraz Optimus wybuchnie znowu, no nie! No nie! Dobra, wiecie co, próbuję ostatni raz, bo nie chcę was to za mocno przemęczać, a nie chcę odpuścić, no. Kurde. No spróbuję, bo no chciałbym, żeby mi się ta akcja udała, no. Dobra, jeszcze raz. No, gdzie ja robię błąd? Powiedzcie mi, spece od Bank Gunship Elite. Na pewno ktoś gra lepiej niż ja. Nie, ale naprawdę gra wciąga. Gra wciąga, no, dlatego nie odpuszczam.
jesteś mój. Tak, wykończ duchy beamem. Taka prosta sprawa, kurczę. One gdzieś mi znikają. Zeszło chyba. Chyba moja karta tutaj zaczyna świrować, coś mi się tak wydaje, kochani. Tak, coś mi karta przerwała, niestety. No cóż mogę wam powiedzieć? Dziękuję wam bardzo za uwagę. Nie wiem, czy widzicie obraz, ale pewnie słyszycie mój dźwięk. Więc nie poddawałem się do tego stopnia, aż gdzieś... no niestety mój... moduł, którym nagrywam, zaświrował i rozłączał się. No, bardzo mi przykro. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wytrzymaliście ze mną. I zapraszam was na kolejny epizod, na kolejny odcinek, w którym pewnie zagramy w coś innego. Serdeczne dzięki, że wytrzymaliście. Bank Gunship Erip, naprawdę fajna gra, pompatyczna muzyka, świetny gameplay, płynność. Nie mam się do niczego przyczepić. No, wymaga niestety trochę treningu, więc mam nadzieję, że gdzieś tam wy przejdziecie troszkę dalej. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia już niedługo. Hej!